Trudno trochę było się zmierzyć z legendą, jakby nie było, Wiolki. Nie chciałam rozczarować fanów i tych wszystkich, którzy czekali na nowe losy bohaterów. Bardzo się stresowałam. Przyznam szczerze, że mój pierwszy dzień na planie chyba długo zostanie mi w pamięci, jeśli nie na całe życie. Spać nie mogłam. Przyjechałam na plan o godzinie 4, a miałam być o godzinie 7, więc stałam przed planem i uczyłam się czterech kwestii na krzyż, mając poczucie, że nie jestem w stanie tego zapamiętać, nie pamiętam, jak mówiła Wiolka. Bo rzeczywiście to jest zupełnie inny szyk zdań. Jest to w uroczy sposób przekręcane i w taki lekki. A ja bałam się, że gdzieś mi to może mi umknęło przez lata. A z drugiej strony też chciałam, żeby też w samej Wiolce coś się zmieniło, ale tak naprawdę myślę, że wyszło całkiem nieźle. Wtedy, kiedy zaczynaliśmy przygodę z serialem Brzydula, te 12 lat temu, przynajmniej mnie było dużo łatwiej. To był serial, który oczywiście miał już swoją sławę, ponieważ były różne odsłony jego na świecie i tak naprawdę też było dużo oczekiwania, ale bohaterki Violetty nikt nie rozpoznawał. Myślę, że tak naprawdę Julka się dużo bardziej mogła mierzyć z legendą serialowej Brzyduli. A ja tak naprawdę nakreśliłam od nowa gdzieś tam historię Wiolki i dzięki tym przysłowiom, którym ona przekręca, dzięki jej zachowaniu i tej całej jej właśnie aparycji, no zapisała się w pamięci widzów.